bardzo podekscytowana i szczęśliwa, ponieważ czekałam bardzo długo na ten moment, aż moja następczyni zdobędzie dzisiaj bursztynową koronę. Zdecydowanie jak występowałam w zeszłym roku, były to ogromne emocje. Szczerze mówiąc, nie sposób mi opisać tak naprawdę, jakie emocje mi towarzyszyły tamtego wieczoru. Byłam podekscytowana, zestresowana i chyba najgorsze było to samo oczekiwanie na wystąpienie na scenie. Proszę Państwa, to pewne, że wśród tych dziewczyn jest nowa Miss Polonia. Drodzy Państwo, 43. w historii laureatką tytułu Miss Polonia zostaje i z rąk Natalii Grygrewskiej bursztynową koronę przejmie z numerem 17. Krystyna Sokołowska! Jakie emocje towarzyszyły dzisiejszej gali? O matko, ogromne szczęście, oczywiście też stres, ale przede wszystkim euforia. Jest bardziej radość z tych nagród, które zdobyłaś, jednak delikatny niedosyt, bo może jednak liczyłaś na to miejsce pierwsze. Nie, ja jestem bardzo zadowolona, jestem z siebie dumna, że byłam wśród tych 20 kandydatek, a że otrzymałam koronę taką, jaką dostałam. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. I uważam, że jury miało swoje powody i na pewno podjęło słuszną decyzję. Twoje życie teraz na pewno troszkę się zmieni, będziesz na pewno bardziej medialna. Czy już trochę to do ciebie dociera, czy dopiero zostawisz to sobie na przyszłość? No powoli tak. Otrzymałam też tytuł już wcześniej Miss Polonia Województwa Łódzkiego, więc wiem, że muszę działać i bardzo tego chcę, więc myślę, że nie będę miała problemu. Co było najtrudniejsze w przygotowaniach do tej gali? No myślę, że nauka tutaj chodzenia, ale też akcje, które organizowałam, chociaż były to ciężkie tematy, ale były dla mnie przyjemne, dlatego że mogłam komuś po prostu pomóc. Jakie emocje towarzyszyły dzisiejszej gali? Ojejku, na pewno stres, zmęczenie, bo wczoraj były próby praktycznie do samego wieczora. Także na pewno stres, zmęczenie, ale także ekscytacja, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie i każda z nas przeżywała to na swój sposób. No a na końcu oczywiście szczęście i spełnienie. A bardziej jednak towarzyszy tutaj radość z tego drugiego miejsca, czy jednak może delikatny niedosyt, bo jednak była szansa na tą główną nagrodę? Niedosyt oczywiście zawsze jest, ale ja bardzo się cieszę z tego tytułu i jak najbardziej gratuluję Krysi zwycięstwa. A co było najtrudniejsze w przygotowaniach tej całej gali? Na pewno mobilizacja, bo jednak cały czas musiałyśmy być na próbach. Czasem próby trwały po 10 godzin, także musiałybyśmy być zmotywowane, gotowe do pracy. Dodatkowo jeszcze obycie przed kamerą, bo jednak cały czas gdzieś towarzyszyły nam wywiady, także musiałyśmy też się nauczyć jednak odpowiadać przed kamerą i to z biegu. Także na pewno dużo się nauczyłam. Zwyciężczyni powiedziała, że się bolą policzki od uśmiechu. Czy w Pani przypadku jest tak samo? Tak, to prawda. Ja czułam przy pierwszym wyjściu, jak po prostu moje policzki drżą. Mam nadzieję, że tego nie było widać. Ale tak, no tutaj rzeczywiście cały czas się trzeba było uśmiechać, a nawet no, czułam po prostu taką wewnętrzną radość, także no, nie widziałam innego wyjścia, tylko po prostu uśmiech od ucha do ucha. Przede wszystkim serdeczne gratulacje. Najpierw zapytam, jakie emocje towarzyszyły dzisiejszej gali finałowej?
Poddenerwowanie, ale przede wszystkim takie pozytywne emocje. Starałyśmy się podejść do gali jak najbardziej na luzie, żeby wyszło naturalnie, z pięknym uśmiechem, ale delikatny stres nam towarzyszył. Czy dociera już do Pani ten dzisiejszy sukces, czy jeszcze nie? Nie, zdecydowanie nie. Mam nadzieję, że jutro powoli zacznie to do mnie docierać. Jakie teraz plany na najbliższą przyszłość? Czas pokaże. Na pewno chcę spełniać się charytatywnie, pomagać innym. No i zobaczymy, jakie obowiązki niesie ze sobą tytuł Miss Polonia. To jeszcze zapytam, co było najtrudniejsze w tych wszystkich przygotowaniach do gali finałowej? To całe zgrupowanie na przykład? Właśnie wypowiedzi przed kamerą. Trenujemy to z dziewczyną przy każdej wypowiedzi. Mam nadzieję, że jest coraz lepiej. No i zobaczymy, jak pójdzie dalej właśnie z tymi wypowiedziami.